Najpiękniejsze polskie dziewczyny, półfinalistki Miss Polski 2011. Już teraz dowiemy się, które z nich zobaczymy 28 sierpnia w telewizji Polsat. W wielkim finale Miss Polski 2011. I uwaga, która z nich będzie tą najpiękniejszą i która z nich pojedzie na najbardziej prestiżowy konkurs piękności na świecie, Miss World. I ona jest tutaj, wśród nich. Ale zaczynamy od tytułów komplementarnych. Moi drodzy, proszę bardzo. Tak, to są takie tytuły, na które kandydatki szczególnie zasłużyły. Tak. Tytuł ambasadorki Marco Aldani. Wręczy dyrektor salonu firmy Marco Aldani w Polsce pan Francisco Javier San Pedro Sanchez. Witamy gorąco. Moi drodzy, uwaga, tytuł ambasadorki Marco Aldani otrzymuje pani z numerem 44, Aleksandra Witkowska. Moi drodzy, nagrodę w postaci rocznej stylizacji włosów ufundowała sieć salonów Marco Aldani. Przed nami kolejny tytuł. Tytuł ambasadorki Jovi. Wręczy prezes firmy Lactalis Polska, pan Piotr Walczak. Zapraszamy. Drodzy państwo, tytuł ambasadorki Jovi otrzymuje kandydatka z numerem 47, Ewelina Radkowska. Nagrodę w postaci tygodniowego pobytu w luksusowym spa ufundował Hotel & Spa Excelsior. Brawo, brawo! Szanowni państwo, mamy zaszczyt zaprosić na scenę burmistrza Kozienic, pana Tomasza Śmietankę. Dobry wieczór, panie burmistrzu. Dobry wieczór. No właśnie, jaka powinna być ta najpiękniejsza, ta idealna kobieta? Na wstępie powiem, że mamy znowu przewagę nad Płockiem, bo u nas są wszystkie najpiękniejsze, a tam będzie tylko połowa. Dobra odpowiedź, dobra odpowiedź. Właśnie, ambasadorka Kozienic, jakie są kryteria, panie burmistrzu? Będę miał zaszczyt również razem z powiatem wybierać Miss Kozienic. Nie wiem, czy kozieniczanki mi wybaczą, że to nie będzie kozieniczanka. A czy to może być taka tradycja, te półfinały tutaj u państwa w Kozienic? To zależy od oceny publiczności, zależy od oceny wszystkich tutaj zebranych i państwa przed telewizorami, ale my zawsze zapraszamy i cieszymy się z tak pięknej frekwencji. Kozienice są zawsze otwarte i u nas zawsze udają się imprezy i mamy najlepszą w Polsce publiczność. I absolutnie się z panem burmistrzem zgadzam. W takim razie, panie burmistrzu, proszę, aby pan ogłosił ambasadorka Kozienic. Uwaga, uwaga. Miss Kozienic i powiatu kozienickiego zostaje pani Justyna Karłowska. Z numerem 11. Nagrodę w postaci tygodniowego pobytu w luksusowym spa ufundował również Hotel & Spa Excelsior. Dziękujemy bardzo, panie burmistrzu. Dziękujemy, gratulujemy paniom. Drodzy państwo, właśnie dostałem informację od reżysera, że są wyniki. Krzysztof, pozwól, że zniknę dosłownie na kilka sekund. 27 sierpnia, wielki finał wyborów Miss Polski w telewizji Polsat. Połowa jeszcze gorące. Połowa z państwa idzie dalej, tak. Jeszcze gorące. Panie i panowie, finalistkami wyborów Miss Polski 2011 zostają. Zacznij, proszę bardzo. Powiem, że 23 to Miss Polonia Australia, która zgodnie z regulaminem awansuje do finału. Pani Dominika Masło. Nie ma jej dzisiaj z nami, ale zobaczymy ją w wielkim finale Płocku. Są państwo gotowi? Zaczynamy. Z numerem 30, Aurelia Pupacz. Numer 27, Natalia Pelak.
finale zobaczymy również kandydatkę z numerem 22, Darię Martykę. Numer 38, Kamila Tolarz. Kolejna szczęśliwa finalistka to numer 47, Ewelina Radkowska. Do finału wchodzi także z numerem 17, Marta Kowierowicz. W tym pięknym gronie pojawi się również kandydatka z numerem 12, Magdalena Kołcz. A także z numerem 5, Jagoda Trzymalska. Tym razem w finale numer 11, Justyna Karłowska. A także z numerem 3, Sandra Biernacka. W finale również szczęśliwy numer 7 i Diana Grobarek. Oraz z numerem 2, Małgorzata Bieńkowska. Kolejna dobra wiadomość dla numeru 14. Witamy Anitę Kosmale. A także z numerem 44, Aleksandra Witkowska. Tu jest aplauz. Kolejny numer to numer 15 i Kamila Kościuch. A także numer 46, Joanna Chudzińska. Kolejna kandydatka w finale to kandydatka z numerem 24, Magdalena Niziołek. A także numer 42, Kamila Wenderlich. Kolejny numer w finale to 26 i Angelika Ogryzek. A także numer 41, Amanda Warecka. Słychać, że to dziewczyna od państwa. Kolejny numer to numer 28 i Olga Płosaj. A także z numerem... No kto jeszcze? Kto jeszcze? Z numerem 29, Sylwia Popławska. Drodzy państwo, serdecznie gratulujemy wszystkim finalistkom i dziękujemy paniom za ogrom wrażeń. Ale jest niespodzianka, moi kochani, ponieważ jeszcze jedna z was przejdzie do finału, ale już o tym zadecydują internauci. Wszystkich internautów głosujących zapraszamy na stronę missland.pl oraz do portalu plotek.pl, to wy wyłonicie ostatnią finalistkę. Panie i panowie, przede wszystkim wielkie brawa dla wszystkich pań, tych, które zobaczymy w ostatni weekend sierpnia, ale także tych, których nie zobaczymy. Wszystkie były piękne, wszystkie zasługiwały na finał i dziękujemy za ten koncert. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że marzenia mogą się spełniać. One po prostu się spełniają. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim dziewczynom, dziękujemy państwu i w imieniu swoim, jak i państwa, życzę dziewczynom, by promowały swoją urodą to, co najważniejsze. Przede wszystkim Kozienice, bardzo dziękujemy za gościnę. Jesteście wspaniałą publicznością. Dziękujemy także widzom telewizyjnej czwórki. Kłaniamy się, życzymy miłego wieczoru i do zobaczenia. Ostatni weekend sierpnia. Wielki finał Miss Polski 2011. Dobranoc, dziękujemy. Dziękujemy. Dobranoc państwu.